Listwo Panów, jeden, drugi, plonowy listopadowy, mój liść, twój liść, jego liść. Słuchaj więc i patrz, z listopadowej opowieści ucz się od tej sztuki miłości do ojczyzny. W 1772 roku, na skutek słabości wewnętrznej Polski i niekorzystnej sytuacji międzynarodowej, niektóre ziemie Rzeczypospolitej zostały przyłączone do Prus, Rosji i Austrii. Był to tak zwany pierwszy rozbiór Polski. Niestety, sytuacja w Polsce się nie poprawiła. 20 lat po pierwszym doszło do drugiego rozbioru, tym razem bez udziału Austrii. Polacy nie pogodzili się z losem kraju. W 1794 roku wybuchło powstanie przeciw zaborcom. Jego naczelnikiem był Tadeusz Kościuszko. Do walki do tego przywództwa znana jak szłoki, kosynierze. Kosynierze Kościuszko, dokąd idziesz z kokosu? Do naczelnika jednak powieści się niosą, że znowu będziemy właśnie dla ojczyzny. Chcę mieć wolną Polskę. Spełnię tą maszynę. Co, że wchodzi w stroju? Słyszę głodny. Bosy. Kiedy zdurmy zagrają żołnierzy pod boju, bierze się regan, dać wasze ostre głosy. Mimo odwagi i poświęcenia kosynierów powstanie upadło. Posłuchajcie zaborców. Katarzyny II, carycy Rosji, Franciszka II, Habsburga, króla Austrii oraz Fryderyka Wilhelma II, Hohenzollerna, króla Prus. Po stłumieniu powstania listopadowego zaborcy
przeszłości. W zaborze rosyjskim nasilono akcję wynaradawiania, rusyfikacji. Wszystko to w styczniu 1863 roku doprowadziło do kolejnego zrywu narodowego. Stoczono wiele otwartych bitew i potyczek partyzanckich. Powstanie styczniowe trwało ponad 1,5 roku i było największym z powstań narodowych. Wzięło w nim udział około 200 tysięcy ludzi. Mimo to i ono zakończyło się klęską. Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich wygnańców i pielgrzymów Polski. O wojnę powszechną za wolność ludu prosimy Cię, Panie. O broń i orły narodowe. O śmierć szczęśliwą na polu bitwy. O grób dla kości naszych, ziemi naszej. O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej. Znów na Sybir zsyłano więźniów, konfiskowano majątki Polaków. Nasilono rusyfikację i germanizację. Czara goryczy przypomniła się, gdy w języku zaborców kazano się podnieść i przyjrzeć. W obronie swojej polskości stanęli wtedy najmłodsi uczniowie. W 1901 roku doszło do głośnego strajku 10 września. Odzyskaliśmy niepodległość, ale trzeba było czekać na kolejnego wielkiego wydarzenia historycznego, które rozpoczęło się w 1914 roku. Właśnie wtedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Niestety, dla Polaków wcielonych do wrogich armii rozpoczęła się tragedia. Brat musiał walczyć przeciwko bratu. Pierwsza wojna światowa trwała 4 lata i pociągnęła ze sobą wiele ofiar. Wreszcie, na 14 listopada 1918 roku w Warszawie przekazano dowództwo nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, bohaterowi wojny i twórcy legionów. Ten dzień stał się symbolem odzyskanej niepodległości. Warszawa, 11 listopada 1918 roku. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju. Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo Wojsk Polskich jej podległym, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu, po utworzeniu rządu narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze swymi poprzednimi oświadczeniami, zwierzchnią władzę wojskową złożył. Brygadier Józef Piłsudski, władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temu rządowi narodowemu, zobowiązuje się złożyć, co potwierdza podpisaniem odezwy. Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski, Józef Piłsudski. Polska powróciła na mapę. Polacy odzyskali swoje państwo. Mogli wreszcie cieszyć się wolnością.